witajcie. Dzisiaj chciałem rozjaśnić wszelkie sprawy dotyczące wyboru gitary. Więc jeśli masz jakiś problem, nie wiesz jaką wybrać, czy klasyczną, akustyczną, czy elektryczną, warto obejrzeć te moje wypociny. Dzisiaj pokazuję wam gitarę klasyczną. Tak wygląda. Wiadomo, jak gitara. Dla laika jest to gitara tak jak każda inna. Pudło, które ten dźwięk wytwarza. Gryf. No i główka. Nie moja, tylko ta gitary tutaj. Z kluczami plastikowymi. Tym się rozróżnia gitary klasyczne po samych kluczach. Tak samo tutaj mam mostek, przez który przewleka się struny na wylot. Czyli taki śmieszny mostek z dziurkami tutaj z tej strony, plus klucze plastikowe oraz struny nylonowe. Na filmiku oczywiście nie widać, ale wszystkie 6 strun jest z nylonu. Poza oczywiście tymi 3 najgrubszymi, które są powleczone niklem czy jakimś tam drucikiem, w zależności od producenta, ale w środku też jest, też są nitki nylonowe, taka gruba nić złożona z iluś tam, nie będę liczył nitek nylonowych, w każdym razie struny plastikowe. No, nie będę się rozpisywał ani rozgadywał na temat wielkości instrumentów i tak dalej. W każdym razie, teraz jeśli chodzi o sam komfort gry, to gitary klasyczne mają ogólnie ten gryf dosyć szeroki. Stosunkowo duży rozstaw jest samych strun. Stosunkowo, wiadomo, dla ręki osoby, która gra na elektrycznej, klasycznej, akustycznej, to właściwie nie ma większego znaczenia. Dla początkującego owszem. Tak samo grubość tutaj, to coś jest, no, można powiedzieć, że spore w porównaniu z innymi gitarami, które pokażę na innych filmikach. No i właśnie ta grubość gryfu, to czy to obejmiemy ręką ten gryf, decyduje o komforcie grania. Więc tutaj należy się nad tym zastanowić. Wiadomo, różne są, w zależności od producenta, są też różne troszeczkę parametry tych gryfów. Więc najlepiej sobie zobaczyć albo właśnie podotykać instrument. No i teraz kwestia jest taka, jak sama ta gitara brzmi. Wiadomo, jeśli ktoś chce zagrać delikatnie jakieś ballady, ta gitara jest idealna. Tylko teraz jest problem, jeśli dziecko lubi słuchać rocka czy jakichś innych rzeczy, prędzej czy później i tak będzie potrzebowało gitarę elektryczną, z którą można zrobić dużo więcej rzeczy. Na przykład na tej gitarze takie coś nazywa bending. Inne artykulacje wychodzą troszeczkę słabiej, ponieważ te struny mają inną charakterystykę brzmienia. Więc właściwie, jeśli chodzi o koszt gitary, taka gitara owszem, byłaby najtańsza, jeśli chodzi o akustyczną, elektryczną, to klasyczna byłaby najtańsza. Lecz jednak, jeśli właśnie chcesz grać coś cięższego, pobawić się, to warto wybrać gitarę elektryczną, a później ewentualnie, żeby mieć większy zakres brzmieniowy, można sobie dokupić inne. Także wybór należy do was.